Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Chciałyście, abym nagrała Wam film, w którym pokażę Wam kosmetyki, które polecam kupić na promocji w Rossmanie, także lepiej późno niż wcale i lecimy z tematem. Zacznijmy od podkładów. Jeśli chodzi o podkłady, to polecę Wam tak naprawdę głównie dwa. Są to podkłady z Bourjois, Bourjois Healthy Mix i One to Feel Perfect. Są to podkłady, które kosztują w normalnej cenie około 60 zł, za co uważam, nie warto je kupić bez przesady. Także na promocji jak najbardziej. Są to podkłady, które długo utrzymują się na skórze, praktycznie jak dla mnie cały dzień. Tutaj jest napisane, że niby do 16 godzin, aczkolwiek 16 godzin to nie jest, ale spokojnie 8-10 godzin naprawdę wyglądają ok, mają fajne, dobre krycie, nie wysuszają. Moja skóra jest taka mieszana, więc czasem muszę ją w ciągu dnia przypudrować. No ale powiem Wam szczerze, że używam je zamiennie, nie widzę między nimi jakiejś szczególnej różnicy, więc polecam Wam po prostu oba. Jeśli chodzi o lato nadchodzące, to polecę Wam taki krem CC One to Feel Perfect, też z Bourjois. On też kosztuje dosyć dużo jak na krem CC. Kosztuje 50 zł. On ma filtr SPF 15, ale jest bardzo lekki, ma słabe krycie, no ale jeśli chcecie latem zrezygnować z podkładu, bo macie opaloną skórę, ale ten koloryt chcecie jednocześnie troszkę wyrównać, to jak najbardziej Wam ten krem CC polecam, bo jest bardzo lekki, ale również ma oczywiście takie słabsze krycie. Jeśli chodzi o pudry, z takich najtańszych, jeśli nie potrzebujecie jakiegoś super zmatowienia i jakiejś świetnej trwałości, ale delikatnego utrwalenia makijażu, bo jesteście nastolatkami albo nie lubicie się dużo malować, to polecam Wam taki delikatny puder z Miss Sporty, on kosztuje 10 zł, albo taki puder, to jest Rimmel Stay Matte, on kosztuje 20 zł i są to naprawdę takie bardzo delikatne pudry na co dzień. Ja akurat ten Stay Matte używam po prostu do przypudrowania w ciągu dnia. Dla mnie jedynym minusem w tym pudrze jest to, że jest on na skórze widoczny, on się tak nie wchłania fajnie w podkład. Jeśli chodzi o pudry nieco droższe, z lepszą trwałością, jest to Bourjois Healthy Balance, który kosztuje normalnie 40 zł, więc w promocji około 20, jak najbardziej warto go kupić. Już jest taki lepszy od tamtych, ponieważ bardziej wchłania się, wtapia w skórę, dłużej utrzymuje i jest mniej widoczny na skórze. Ale absolutnym ulubieńcem z moich pudrów jest puder z Max Factora, który też można nakładać na mokro jako podkład, ponieważ jest w środku gąbeczka, on kosztuje aż 60 zł w normalnej cenie, więc tym bardziej warto go kupić. Jest świetny, mam go dzisiaj na skórze, no i generalnie używam go praktycznie codziennie, świetnie jakby ujednolica ten makijaż, ładnie łączy się z podkładem, jest absolutnie niewidoczny na skórze, wygląda pięknie, no bardzo, bardzo Wam go polecam. Jeśli chodzi o korektory, polecę Wam dwa. Pierwszy to jest Bourjois Healthy Mix, który kosztuje normalnie 30 zł. Jest moim zdaniem dosyć ciężki, mocno kryjący i bardzo trwały. Teraz nie pamiętam, czy on również nadaje się pod oczy, czy tylko na wypryski. Natomiast, bo tu jest napisane wszystko po francusku, natomiast absolutnie Wam go pod oczy nie polecam, ponieważ tak jak mówiłam, jest ciężki, jest widoczny w zmarszczkach, źle wygląda, moim zdaniem bardzo obciąża okolice oczu, ale na jakieś takie duże wypryski, które chcecie zakryć, jak najbardziej. Natomiast ja na co dzień do zakrycia cieni pod oczami używam korektora z Wake Me Up Rimmela, który kosztuje w normalnej cenie 20 zł, jest bardzo lekki, ma dosyć dobre krycie, również go używam na jakieś drobne wypryski, no i przede wszystkim nie obciąża okolic oczu, to jest korektor rozświetlający. I jeśli chodzi o brwi, dwa produkty, jest to Vibo Eyebrow Shaping Kit, który kosztuje normalnie około 25 zł. Ma tutaj dwa cienie, bardzo małe, fajne pudełeczko z pensetą i z pędzelkiem, także bardzo praktyczne, bardzo Wam ten zestaw polecam, ale również taką kredkę, którą właśnie sobie teraz też zakupiłam, już chyba to jest moje drugie czy trzecie, mój trzeci czy drugi zakup, Lovely Rose Creator Pencil, czyli taka kredka do brwi, która jest kośna i którą fajnie się brwi podkreśla, natomiast długo jej nie miałam i nie wiem, czy nie lepiej używa mi się cieni tych lub po prostu jakichś brązowych do brwi, aczkolwiek te dwa produkty naprawdę bardzo lubię i możecie przetestować.
Jeśli chodzi o usta, to ja Wam polecę tylko pomadki z Lovely. Ja dużo pomadek nie kupuję. Tych mam te właśnie trzy różne rodzaje. To są te Skylips, które kosztują około 25 zł. Tutaj jest w zestawie konturówka. Są bardzo trwałe, bardzo długo się utrzymują. Jak za tą cenę, to naprawdę rewelacja. No i macie w zestawie i konturówkę, i pomadkę. Wysycha na taki średni mat. To nie jest taki idealnie matowy kolor, ale też nie jest mokry. No, naprawdę długo się utrzymuje, jest dosyć trwałe, a jeśli chodzi o konturówki, no to polecam Wam tak naprawdę wszystkie z Vivo, kosztują niewiele, bo chyba 6-7 zł, także na promocję można się zaopatrzyć we wszystkie kolory. I jeśli chodzi o paletki, ja za dużo palet nie używam, więc mam tylko takie swoje ulubione 3. Dwie z nich znajdziecie w Rossmanie i to jest Vivo Go Nude. Są to przepiękne, nudziakowe kolory, błyszczące, ale także matowe. Używam tej paletki codziennie i bardzo ją lubię. Trochę, jak widzicie, się osypuje, ale jakoś na oczach tego problemu nie mam, ale oczywiście z bazą na powiekach. Ona kosztuje 40 zł w regularnej cenie. I druga paletka to jest I Heart Makeup, którą kupiłam na jakiejś promocji za 25 zł kiedyś. Ona normalnie kosztuje 40 i są tu też takie nudziakowe kolory, natomiast jest więcej brązów i zdecydowanie bardziej takich matowych kolorów. Jeśli na co dzień nie lubicie się dużo malować, używacie takich naturalnych odcieni, to te dwie paletki Wam bardzo polecam. I jeśli chodzi o tusze, oczywiście Pump Up z Lovely, które kosztuje normalnie około 14 zł, oraz Deva Tusz. One są bardzo do siebie podobne, jeśli chodzi o wygląd rzęs. Bardzo ładnie rozdzielają, wydłużają, ale dają taki naturalny, delikatny efekt. I to jest Rimmel Extra Long Lash. I kosztuje około 20 zł. I tak samo Max Factor 2000 Calorie. Tak. I też daje taki naturalny efekt pogrubionych, delikatnie wydłużonych rzęs. Bardzo podobny efekt właśnie do tego tuszu, także te trzy Wam polecam. A jeśli chcecie kupić coś droższego, to polecam Maybelline Lash Sensational. To jest tusz, który kosztuje 33 zł i zresztą te wszystkie tusze z Maybelline w bardzo podobnej butelce są świetne. Ja również mam taką wersję, tylko wodoodporną, jest również świetna, bardzo ładnie rozdziela rzęsy. I ostatni tusz, który kupiłam właściwie teraz, używam go od niedawna, w normalnej cenie kosztuje chyba 50-60 zł, więc naprawdę dużo. Ja mam go dzisiaj na rzęsach i powiem Wam szczerze, że pierwsza warstwa jest bardzo delikatna, ale druga już jest taka fajnie pogrubiona i przede wszystkim ten tusz jest zdecydowanie bardziej trwały niż te poprzednie. I jest to Maybelline The Colossal Big Shot. I to tak naprawdę wszystko. Mam nadzieję, że ten film i moje produkty, jakie pokazałam, Wam się przydadzą, chociaż są na ostatnią chwilę. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa!